Zapewne się zastanawiacie, jak te wolne, rozkładające się trupy w uniwersum The Walking Dead opanowały świat i co stało się z wojskiem. Skąd wziął się wirus i czemu powstał? Na te pytania nie dostajemy odpowiedzi w serialu, ponieważ The Walking Dead pokazuje historię zwykłych ludzi, którzy muszą zmierzyć się z nowym zagrożeniem. Nigdy nie było celem pokazania wątku wirusa oraz walki z nim. Bohaterowie serialu nie są jakimiś superwojownikami lub osobami, które chcą ratować świat. To zwykli ludzie, którzy próbują walczyć o przeżycie podczas wielkiej pandemii. To nie zmienia faktu, że nie dostajemy szczątkowych informacji, z których można wywnioskować, co stało się w pierwszych dniach zarazy. W dzisiejszym odcinku postaram wam się przybliżyć wątek, jak i dlaczego upadł świat w The Walking Dead. Lecz musimy wrócić do początku zarazy. Materiał może zawierać spoilery odnośnie The Walking Dead, jak i Fear The Walking Dead. Jeśli nie chcesz natrafić na spoilery, to wyłącz lepiej ten filmik. Początek apokalipsy przypada na 2010 rok. Wiemy też, że wirus przemieszcza się drogą powietrzną. Wiadomo to z tego powodu, że Rick pod koniec drugiego sezonu mówi nam, że wszyscy są zarażeni. Jednak sam wirus nie jest śmiertelny. Wszyscy są zarażeni, jednak to nie wpływa jakoś na życie człowieka. Dopiero śmierć uaktywnia jego efekt uboczny i przemienia człowieka w szwendacza. Śmierć może być spowodowana naturalnie lub też przez czynniki zewnętrzne. Nie ma to większego znaczenia. Kiedy ciało umiera, wirus reanimuje mózg i przywraca martwego na nogi. Dr. Edwin zauważył, że wirus powstał 130 dni przed powstaniem efektu ubocznego, który spowodował reanimację martwego i przemienił go w gryzonia. Tak więc można stwierdzić, że przez te 130 dni wszyscy mieszkańcy Ziemi zdążyli się już zarazić. Teraz łatwo nam określić, dlaczego ludzkość upadła. Jeśli wszyscy ludzie są zarażeni, a do aktywacji wirusa wystarczy jedynie śmierć osoby zarażonej, to biorąc pod uwagę dane statystyczne, to około dziennie umiera 150 tysięcy osób na świecie. Teraz, jeśli każdy na świecie jest zarażony, to po tygodniu mamy prawie 1 milion chodzących zwłok. Do tego można doliczyć panikę, zamieszki, które wybuchają na ulicy spowodowane pojawieniem się nowego zagrożenia. Wystarczy tydzień czasu, by wszystko poszło z dymem, a już 14 dni od pierwszego zarażonego poczujemy prawdziwy postapokaliptyczny świat. Ale powiecie, że wojsko by bez problemu ogarnęło sytuację. Oczywiście przez pierwszy tydzień powstały wojskowe punkty zbiorcze. Lecz gdzie jest więcej ludzi, tym większa szansa na pojawienie się osoby zarażonej. Ale zaraz, Wartax, powiedziałeś, że wszyscy są zarażeni i tylko śmierć może uaktywnić wirus. Prawda, śmierć naturalna lub poprzez czynniki zewnętrzne uaktywniają wirus od paru minut do paru godzin, po czym człowiek wraca pod postacią zombiaka, który ma ochotę gryźć innych ludzi. W pierwszym odcinku trzeciego sezonu Fear the Walking Dead grupa Troja liczyła czas przemiany człowieka w zombiaka. I tutaj ciekawostka. Ugryzienie szwendacza nie powoduje przemiany w zombie. Jeśli zostaniesz ugryziony, to stan zapalny spowodowany właśnie tym ugryzieniem spowoduje śmierć człowieka. Tak więc ugryzienie powoduje śmierć, a dopiero efekt uboczny wirusa reanimuje ciało. Od takiego ugryzienia mamy od paru do kilkunastu godzin życia, zanim objawy zakażenia nas zabiją. Wszystko też zależy od miejsca ugryzienia. Im bliżej mózgu, tym szybszy zgon. W komiksie podczas wojny zbawców z grupą Ricka dowiadujemy się, że bakterie, które są w zębach sztywnych, powodują stan zapalny. Jeśli zostaniemy ugryzieni, zabiją nas objawy infekcji, a dopiero efekt uboczny przywróci nas w postaci zombiaka. Tak więc dopiero po paru godzinach od ugryzienia można zauważyć pierwsze efekty, jakimi są wysoka gorączka i nadmierne pocenie się. Nic dziwnego, jeśli masz prawie 40 stopni gorączki, to ciało musi się jakoś schłodzić. Cały efekt przemiany w zombie pokażę wam w innym filmie. Wracając do naszych punktów zbiorczych, wojskowi, którzy dają schronienie wszystkim ludziom, a namioty medyczne przyjmują wiele rannych osób, upadają do 48 godzin, gdzie pierwsi ranni umierają i przemieniają się w nieumarłych. Trzeba pamiętać, że w uniwersum The Walking Dead nikt nigdy nie słyszał o zombiakach, więc przez pierwsze dni epidemii ludzie uczą się na własnych błędach. Po 3-4 dniach wojskowi będą wiedzieć, co się dzieje z ludźmi. Tak więc powstaną kwarantanny, gdzie ludzie będą przetrzymywani i jeśli chcesz przeżyć, to powinieneś unikać wojskowych punktów ewakuacyjnych.
Taka kwarantanna została pokazana nam pod koniec pierwszego sezonu Fear the Walking Dead. Po 5-7 dniach wojsko zacznie eliminować zagrożenie, dzieląc miasto na sektory, wysyłając patrole i strzelając do wszystkiego, co się rusza. Nieważne, czy to człowiek, czy zombie, ważne, żeby było martwe. Od 7 do 14 dni żołnierze, widząc, że sytuacja na froncie się nie poprawia, zabijając szwendaczy, ale ich coraz więcej przybywa, stworzone tymczasowe schronienia dla ludzi też nie pomagają, osoby, które przetrwały, tracą morale, chcą szukać bliskich, zaczynają nie ufać wojsku i zaczynają się zamieszki. Nie pomaga w tym kwarantanna, gdzie ludzie są przetrzymywani. Rozdzielone rodziny zaczynają powodować bunt. Po 14 dniach wojskowi zaczynają dezertować i postanawiają wracać do swoich rodzin, by je chronić. Wojsko zaczyna tracić kontakt z rządem lub też widzą, że rząd nie wie, co robić w tej krytycznej sytuacji, zaczynają działać na własną rękę. Ludzie pozostawieni sami sobie w trakcie pierwszego miesiąca postanawiają okradać sklepy. Każdy, widząc, co się dzieje, zaczyna działać na własną rękę. Powstają grupy osób, które po prostu starają się przeżyć, a resztę historii to zapewne już znacie. Tak więc, jak widzicie, upadek świata w uniwersum The Walking Dead, gdzie zombiaki są naprawdę wolne, jest jak najbardziej realny. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i jeśli chcecie więcej zombiastycznego kontentu, zasubskrybujcie ten kanał i udostępnijcie ten filmik znajomym. Ja się z Wami żegnam i życzę Wam zombiastycznego dnia. Trzymajcie się, cześć i do następnego.